Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Skowroński i jestem adwokatem. Z punktu widzenia klienta, jeden z najbardziej zaskakujących aspektów bankructwa jest to, że dla wielu bankructwo aktualnie pomaga im zakwalifikować się do uzyskania kredytu na samochód czy dom. Na dodatek pomaga im uzyskać dobre kredyty, co nazywamy pożyczki prime z najniższymi stopami procentowymi szybciej niż kiedykolwiek byliby w stanie je osiągnąć, jeśli nie ogłosiliby bankructwa. Teraz, zanim przedyskutujemy, ile zabierze klientowi, by zakwalifikować się na te najlepsze kredyty samochodowe czy pożyczki na dom po ogłoszeniu bankructwa, zacznijmy od zbadania bardziej interesujących pytań: w jaki sposób bankructwo pomaga klientom zakwalifikować się na takie pożyczki. Przede wszystkim, bankructwo pomaga klientom w uzyskaniu najlepszych pożyczek na samochód czy dom poprzez pozbycia się największej bariery, która uniemożliwia uzyskanie nowych kredytów, czyli starego długu. Nieważne, czy jesteś maksymalnie zadłużony na karta kredytowych i tylko dokonujesz minimalnych spłat, czy zaczyna zalegać z płatnościami, czy pewny spłat nie dokonujesz wcale. To wszystko. Jest tą samą złą wiadomością dla potencjalnych wierzycieli. Każdy z rzeczy daje sygnał pożyczkodawcy, że jesteś już blisko limitu, gdzie nie będziesz w stanie pozwolić sobie na dodatkowe zadłużenie, osiągnęłeś już limit, lub jesteś już daleko poza nim. Ale, a jeżeli nie możesz sobie pozwolić na spłatę starego długu, który już posiadasz, dla większości kredytodawców jesteś zbyt dużym ryzykiem. By otrzymał od niej nowe pożyczki. Więc albo nie otrzymasz żadnych nowych pożyczki kredytowych, Dzieje się tam w większość przypadków, gdzie główne banki, takie jak Chase czy Shitty Bank, najprawdopodobniej umówią Ci kredyt w ogóle, aż rozprawi się starym długiem, albo go spłacisz, co może trwać 10, 15, albo i więcej lat, jeżeli dokonujesz tylko minimalny spłat lub może znajdziesz pożyczkodawcę, który zechce udzielać Ci kredytu. Mimo jego starego długu nazywamy ich pożyczki wysokiego ryzyka. Ale wtedy będziesz płacił ogromne odsetki od takiego kredytu i to może stać się bardzo kosztowne. W rzeczywistości często widzę stopy procentowe sięgając 30% dla osób z takim zadłużeniem. I to jest szokujące, Ponieważ 20 tysięcy kredytu z 25% interes na 5 lat kosztuje około 35 tysięcy dolarów. Więc odsetki na takiej pożyczce kosztują Ci prawie tak samo, co samochód. Jednak ludzie są skłonni dobrania takich pożyczek, ponieważ nigdzie nie mogą dostać kredytu. A przecież wciąż potrzebują pożyczkę na samochód lub na cokolwiek innego potrzebują. Ale po bankructwie ta sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ po ogłoszeniu upadłości większość klienci są całkowicie bez długu. Warto również pamiętać, że ci ludzie, którzy teraz już nie mają zadłużeń, dalej mają pracę lub inne źródła dochodów. Więc jeżeli wezmą nową pożyczkę, będą ją w stanie spłacać i kredytodawcy to wiedzą. To jest jeden z powodów, dla których nasza ocena kredytowa opiera się tak mocno na proporcji długów do kredytów oraz innych wskaźników, które mówią kredytodawcy, czy dana osoba ma więcej długów, niż może spłacić. Teraz. Drugim powodem, dlaczego bankructwo pomaga klientom zakwalifikować się na dobre pożyczki jest to, że daje im możliwość odbudowania ich historii kredytowej i oceny kredytowej. Spójrzmy prawdzie w oczy. Kiedy zmagasz się z długiem, jesteś narażony spóźnieniami z płatności, sporadycznie dokonujesz wpłat, a nawet czasami nie płacisz. Prawdopodobnie jesteś maksymalnie obciążony na kilka kart kredytowych. Możesz nawet mieć pozwy, wyroki, zajęte pensje. Czy zamrożone konta bankowe. Wszystko to sprawia, że masz okropny raport kredytowy i złą ocenę Twojego kredytu. Po bankructwie większość klientów nie ma zadłużenia, a tym samym mają doskonałą okazję do odbudowania historii i oceny kredytowej. Robią to poprzez posiadanie karty kredytowej, regularnie używając jej każdego miesiąca pozbierając na nią powiedzmy 10 dolarów i spłacąc ją na czas w całości, Robiąc to co miesiąc przez około 2 do 3 lat tworzą dobrą historię kredytową, a ponieważ ocena kredytowa składa się tylko z ostatnich kilku lat, takie zachowanie może ci tworzyć doskonałą ocenę kredytu, nawet 700 800 punktów w ciągu 2 do 3 lat po zakończeniu bankructwa. Kiedy jesteś w takim długu, nie byłoby to nigdy możliwe, ponieważ każdego miesiąca coś negatywnego zostaje zarekordowane na, na Twoim raporcie kredytowym. Tak więc, bankructwo daje wiele ludzi skrótom do zakwalifikowania się na takie kredyty, ponieważ pomaga im odbudować ocenę kredytu zaraz po zakończeniu ich sprawy. Trzecim powodem, dla którego bankructwo pomaga klientom, by uzyskać najlepszych kredytów na samochód czy domy, jest to, że daje klientom możliwości zaoszczędzenia na zaliczki, które w wielu wypadkach są niezbędne do uzyskania kredytu w dzisiejszych czasach. Kiedy posiadasz długi, zazwyczaj każdy dolar jest przeznaczony na spłatę minimum oraz na najważniejsze potrzeby. Często nie masz możliwości oszczędzenia nawet centa. Jednak w dzisiejszych zmienionych warunkach rynkowych większość kredytodawców nie udziela już bez zaliczkowych pożyczek. W zamian za to wymagają, byś miał swój udział w tej grze, by otrzymać dobre pożyczki. Dlatego, aby uzyskać kredyt na dom, większość kredytodawców zażąda od ciebie zaliczki w wysokości 20% ceny zakupu. Jeżeli chcesz się zakwalifikować, po ogłoszeniu bankructwa, klienci mają możliwość, by oszczędzić na taką zaliczkę, ponieważ nie używają już każdego zarobionego grosza, by spłacić stare długi. Pieniądze, które kiedyś używali, by dokonywać minimalny spłat na karta kredytowe, mogą teraz odkładać, by pozwolić nabierać wystarczającą sumę na zaliczkę. Więc teraz najważniejsze pytanie, na co wszyscy czekaliśmy? Jak długo po ogłoszeniu bankructwa zajmie nam, by uzyskać dobry kredyt z niskim oprocentowaniem na samochód czy dom? Cóż, prawda jest, że prawie wszyscy klienci donoszą mi, że zaraz po ogłoszeniu bankructwa zostają bombardowani ofertami pożyczek samochodowych. Ja generalnie radzę im najpierw poprawić swoją ocenę kredytową i odłożyć na zaliczkę, zanim zdecydują się na zakup i uzyskanie taką pożyczkę. To zazwyczaj zabierze około dwóch lat po ogłoszeniu bankructwa. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli chcieliby otrzymać kredyt wcześniej, większość mogło nawet wkrótce po ogłoszeniu bankructwa. Jednak gdy poświęcą trochę czasu i dokonają minimalnego wysiłku, klienci mogą sobie zaoszczędzić tysiące poprzez budowanie swojego kredytu i zaliczki, co zakwalifikuje ich do otrzymania najniższego oprocentowania na kredycie samochodowym. To może osiągnąć już po około dwóch lat. Jeżeli chodzi o pożyczkę na zakup domu, Większość kredytodawców nie widzi bankructwo jako bariera do zatwierdzenia kredytu hipotecznego po dwóch, a maksymalnie 4 lata po bankructwie. I jest to w porządku, ponieważ, jak powiedzieliśmy wcześniej, aby uzyskać dobry procent na pożyczce hipotecznej, większość kredytodawców wymaga zaliczkę w wysokości 20% ceny zakupu i odbudowanej historii kredytowej. Aby to osiągnąć, Zajmie nam to kilka lat. Ironią jest to, że bez bankructwa wiele klientów nie zakwalifikowałoby się do uzyskania niskiego oprocentowania na pożyczki samochodowe czy na dom. Ale wkrótce po ogłoszeniu bankructwa mogą takie kredyty otrzymać. Więc jeżeli masz już dość ciągłego odmawiania ci dobrych pożyczek na samochód czy dom, ponieważ posiada stare długi, Zadzwoń do mnie, adwokat Robert Skowroński, pod numer 773 1600. Pomogę ustawić Ci na pozycji, który da Ci możliwość szybszego osiągnięcia tego celu w o wiele krótszym czasie i z mniejszym wysiłkiem, niż kiedykolwiek sobie to wyobrażałeś.